Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale i takim materiale dość trochę chaotycznym, ale informacyjnym. Moi drodzy, na początek takie dwie ważne rzeczy. Między innymi pierwsza ważna rzecz i chyba najważniejsza w całym roku 2024 jest to, że dzisiaj 24 października Rebellion poinformowało o dacie premiery gry Sniper Elite Resistance, która odbędzie się 30 stycznia. No, powiem wam, wow! Wow! Rebellion, zaskoczyłeś mnie. Zaskoczyłeś mnie i to srogo. I powiem wam tak, że jestem naprawdę zdziwiony tym, że tak szybko Rebellion dostał. Może nie. Tfu, nie. Nie dostał, że tak szybko wypuścił informację o tym, kiedy w ogóle będzie premiera Sniper Elite Resistance. I jak zapewne część z was wie, a ci, co nie wiedzą, to się zaraz dowiedzą. Ja jestem ogromnym fanem serii Sniper Elite, ale też nie tylko Sniper Elite, ogólnie gier związanych z tym całym rzemiosłem snajperstwa. A jak już przy snajperstwie jesteśmy, to moi drodzy, od pewnego czasu czytam tą oto książkę i aktualnie dotrwałem, moi drodzy, do strony 75, ale powiem wam szczerze, że jest w tej książce w okolicach strony 60, a dokładnie już, moi drodzy, wam mówię. Uwaga, od strony 66 do, no, mniej więcej do strony 74 jest włożona taka matematyka, że przez te 8 stron, no właściwie to 4 strony, było mi tak po prostu ciężko przez to przejść. To było, no, ciężkie doświadczenie, powiem wam. A więc póki co skończyłem na stronie 75, stwierdziłem, nie, ja sobie muszę zrobić przerwę, więc sobie poczytam coś luźniejszego. No i sobie wziąłem coś luźniejszego. To, co lubię. Zacząłem to czytać. Jak dzisiaj w nocy z 23 na 24 października zacząłem sobie to czytać. Przychodzę do domu, tak, oczywiście wracam z nocki, z pracy. No to kimnę się, odpalam Discorda i nagle patrzę o godzinie 15. Rebellion opublikował na serwerze Discord informację, że 30 stycznia 2025 będzie można grać w Sniper Elite Resistance. No, w tym momencie mózg mi wybuchł. Bo to jest tak naprawdę ile? Mniej niż 3 miesiące od czasu, kiedy po raz pierwszy dostaliśmy zwiastun z Sniper Elite Resistance. Jest, no, powiem wam szczerze, jeszcze nie pamiętam, żeby kiedykolwiek się stało, że mamy zwiastun gry i nagle praktycznie mniej niż 3 miesiące otrzymujemy informację, kiedy będzie premiera danej gry. No, rzadko to się zdarza. Z reguły to jest tam, bo wiecie, to tam około 5, tam z pół roku, czasem rok, w zależności od gier i tak dalej. A tutaj nagle Rebellion wyszedł naprzeciw i dowiedzieliśmy się, że halo, pierwsza duża gra w 2025 roku to jest Sniper Elite. Wow! No,
Powiem wam szczerze, że jestem mega zaskoczony, jestem mega zdziwiony i jednocześnie też chyba muszę trochę przekonwertować, że tak to nazwę, swoje plany na rok 2025, bo no to jest coś, na co, czego w ogóle się nie spodziewałem. Moi drodzy, tego trailera, zapowiedzi to może nie, ale trailera jeszcze nie oglądałem. On trwa minutę 20, tak więc za chwilę sobie to obejrzymy. I wraz z tą informacją postanowiłem, że to sobie odłożę na później, a wrócę do tej książki. Plan? Zrobić recenzję tej książki i ją przeczytać przed 30 stycznia. Czy to się uda? Nie wiem, ale tak stawiam taki plan. Mamy, moi drodzy, mamy który? 20... O! Dokładnie, 24 października 2024, godzina 15:49 w tym momencie. Do 30 stycznia mam czas, żeby tą książkę przeczytać, czyli zostaje mi jeszcze listopad, grudzień i styczeń, 3 miesiące na przeczytanie tejże książki. Może nawet jeżeli będzie mi szło słabo, będzie mi szło ciężko, no to przed Sniper Elite Resistance postaram się zrobić recenzję tejże książki. W takim wypadku, bo to jest wręcz coś niesamowitego. Taka mała informacja. Moi drodzy, druga informacja jest taka, że 25, czyli jutro, tudzież za parę godzin właściwie, jest premiera Call of Duty Black Ops 6. Black Ops 6, z którego na bank możecie spodziewać się dwóch materiałów. Pierwszy materiał to będzie... Pierwszy materiał to będą moje wrażenia z kampanii. I drugi materiał to będzie przegląd uzbrojenia, jeśli chodzi o premierę. Z przeglądem uzbrojenia wrócę jeszcze w dalszej części materiału. I też, no powiem wam tak, są już dostępne osiągnięcia z Black Ops 6 i powiem wam tak, część z tych osiągnięć, no to są takie osiągnięcia, które polegają bardzo mocno na szczęściu. I to są takie osiągnięcia, które... Nie wiem, po co one w ogóle są robione, naprawdę. Przykładowo... Albo nie, wiecie co? O tych konkretnych osiągnięciach też będzie w dalszej części materiału. I jeszcze w... Dalej powiem wam, jakie są też będą plany na kanale. Dobra, moi drodzy, lecimy. To co? Ja was serdecznie zapraszam do dalszej części materiału, w której to obejrzymy sobie światową premierę, czy też informację, kiedy pojawi się Sniper Elite Resistance. Tak więc zapraszam do oglądania.
Dobrze, moi drodzy, tak oto prezentuje się zapowiedź, też właściwie premiera tego, co tu się konkretnie jest. Moi drodzy, powiem tak, jest tu sporo rzeczy do omówienia i powiedzenia. I, moi drodzy, warto też taki zarys historyczny, myślę, że zrobić, ponieważ na samym początku, w pierwszych sekundach mamy, o właśnie, tutaj część z Was być może o tym słyszała, ale zakładam, że 99% ludzi w ogóle o tym nie słyszało. Było coś takiego, Brytyjczycy opracowali coś w rodzaju takiej skaczącej bomby. To dzisiaj powiedzielibyśmy, że to była bardziej taka szybująca bomba, taka sterowana, ale Brytyjczycy w tej materii stworzyli taką specjalny rodzaj bomby, której zadaniem było odbijanie się od powierzchni wody. I w momencie, kiedy natrafiła na przeszkodę, wtedy ta bomba tonęła i pod wodą wybuchała. Był to na tyle specjalny środek bojowy, przeznaczony przede wszystkim do niszczenia tam. Być może słyszeliście o czymś takim jak Dumbbuster, czyli tudzież skaczące bomby. I o lotnikach, którzy takie bomby przenosili. Najczęściej i przede wszystkim był to brytyjski ciężki bombowiec Avro Lancaster, który do takich misji nadawał się wręcz idealnie. W tym przypadku, jak widzicie, mamy dokładnie trzy bombowce. I pod tymi bombowcami jest podwieszona właśnie jedna taka bomba. Zadaniem od dywizjonu właściwie tu było niszczenie tam wroga poprzez, no jak sama nazwa sugeruje, od czego jest tama? Tama jest od tego, żeby powstrzymywać wodę, bądź też do zasilania elektrowni. Tak, no jeżeli taką tamę się by rozwaliło, no to wtedy powstaje naprawdę zajebiście wielki problem. I Brytyjczycy w trakcie II wojny światowej, tam chyba bodajże od 1942 do 1944, przeprowadzili chyba coś około 5 albo 7 takich akcji, co w skali całej wojny wydaje się naprawdę relatywnie wręcz znikomą ilością, chociażby do nalotów dywanowych, ale pamiętajmy, że nalot dywanowy przede wszystkim był przeprowadzany na niemieckie miasta, z kolei no, od jednostki do niszczenia tam, jak sama nazwa wskazuje, służyły przede wszystkim do niszczenia tam, tak, czyli zapór wodnych, które najczęściej zasilały elektrownię, a zniszczenie takiej tamy powodowało ogromne wręcz problemy. Nie wiem, czy, o, tam mieliśmy bardzo... Tutaj, moi drodzy, kolejna taka rzecz. Mamy głównego bohatera, Harry Hawker, który na plecach ma, nie wierzę, że to mówię, ale jest to jedyna gra, gdzie jest zaprezentowany amerykański pistolet maszynowy UD-42. UD to jest skrót od słów United Defense. Tak, moi drodzy, ani Call of Duty, ani Battlefield, ani żadna inna gra, nie wiem, typu Squad czy Hell Let Loose nie pokazała pistoletu maszynowego UD-42, a tutaj proszę bardzo, Sniper Elite Resistance daje taką możliwość skorzystania z tejże broni. Tak więc Rebellion szanuje to.
Tutaj też taka chyba nowa animacja powalania przeciwnika. O, tutaj też się na chwilę zatrzymamy, moi drodzy. Mamy... To są chyba dwa nowe karabiny. Pierwszy z nich to jest chyba bodajże karabin Lebela, który trzyma Harry Hawker po lewej. Tylko nie wiem, czy to jest... Mogę się mylić, ale to jest bodajże Lebel MLE M16. Równie dobrze to może być też karabin Berthiera, bo z kolei gość z prawej, nie wiem, czy to jest drugi gracz, czy to jest jakiś partyzant, ale to jest chyba bodajże karabin MAS-36. O, tutaj mamy też przykład, a więc mamy czołg, moi drodzy, czołg Tygrys Królewski, tudzież Tygrys Bengalski, w każdym bądź razie jest to Panzerkampfwagen VI Sechs Ausführung B. Czyli Panzerkampfwagen 6 Tiger Aus B. I mamy tutaj pokazane kolejne dwie bronie, tak, czyli UD-42 oraz broń, którą trzyma tenże partyzant, to jest pistolet maszynowy ERMA EMP-36. Broń, która pojawiła się ostatnio w Sniper Elite 5. Nie. Nie, kurwa, nie to. Rated M for mature. A, no widzicie, tak to jest, jak się... Dobra, przewijmy to na... O, tutaj. To będzie tu. Jeszcze. Teraz. Tutaj, moi drodzy, widzimy kolejny karabin, który pojawi się chyba, znaczy się z tego, co wnioskuję po materiale, będzie on dostępny na premierę, czyli jest to karabin Lee Enfield Number 4 Mark 1T Mark T. Więc Lee Enfield na premierę. Poprzednio ten karabin też się pojawił w Sniper Elite 5, ale w dalszej części w przepustkach sezonowych. Chyba w... Nie, przepraszam, nie w przepustkach. Był dostępny osobno. O, i to o tym mowa. O tej bombie mi chodziło. To była po prostu taka bomba, która była najpierw skakała po powierzchni, po tafli wody, a następnie w momencie, kiedy natrafiała na jakiś obiekt, którego nie mogła przeskoczyć, zanurzała się i pod wodą wybuchała. Czasem takie naloty na tamy się udawały, czasem nie, a jeszcze innym razem na przykład trzeba było po prostu taki nalot powtórzyć. No i mamy pana z wąsem. Adolf Hitler, hello! I, moi drodzy, mamy tutaj informacje o tym, co będzie. A więc mamy tak, Sniper Elite Resistance 30 stycznia 2025. I mamy podział na edycję standardową oraz na edycję deluxe. I, moi drodzy, najważniejsza rzecz, jaką warto, myślę, że
na start powiedzieć, do tej gry będzie przepustka sezonowa. Tak, to jest Sniper Elite z przepustką sezonową, a więc z zawartością po premierze, czyli tak jak było tak naprawdę od Sniper Elite V2. Potem był Sniper Elite 3, Afryka, które również otrzymywał dość sporo zawartości popremierowej, Sniper Elite 4 Italia, następnie Sniper Elite V2 Remastered, który miał całą zawartość z V2 plus Zombie Army Trilogy i Sniper Elite 5 France, który miał aż dwie przepustki sezonowe. Nie pamiętam, czy Sniper Elite 4 też miał dwie przepustki, ale wiem, że na pewno jedną. I mamy tak, zamówienie za preorder, bonus, mamy tak, edycja standardowa, jak i deluxe otrzymają misję Zellführer i mamy tak, Zellführer, target Führer campaign mission include in season pass, today early unlock of this mission for deluxe edition preorders. A więc będziemy mieć misję kampanii Zellführer w przepustce sezonowej. Today early unlock of this... Aha, otrzymamy po prostu tą misję w edycji Deluxe dwa dni wcześniej. Mamy tak, jeden raz weapon skin, czyli... Weapon skin, czyli w sensie, że jakąś skórkę na broń. Być może to, co było w Sniper Elite 3 i 4. Może o to chodzi. I też karabin Kar-98, czyli po prostu otrzymamy Mausera. W edycji Deluxe otrzymamy pistolet M1911. Okej. No... rozumiem, że jeżeli zakupię standardową edycję, to nie wiem, też na przykład otrzymam możliwość, nie wiem, zakupu, czy też otrzymania owego pistoletu. Tak bym chciał to rozumieć, ale nie wiem, czy tak będzie. No i dwudniowy wcześniejszy dostęp. Wcześniejszy dostęp zawiera dwa dni wcześniej, przed premierą platformy i dates i data dostępności zależą, mogą się zmienić. Tak więc, moi drodzy, otrzymaliśmy dość, myślę, takie sensowne informacje na temat tego, co będzie powiązane z, czy też ogólnie, co będzie z Sniper Elite Resistance. No, czyli trochę rzeczy tam mimo wszystko będzie. Dobrze, kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to są osiągnięcia z Call of Duty Black Ops 6. A tutaj, jak widzicie, w sekcji, jak przejdziemy sobie po prostu Call of Duty, to mamy, przynajmniej ja mam 61 osiągnięć i to jest 1810 punktów na 3000. Tak więc, czyli wylicza się tutaj Modern Warfare 2 Reboot, Modern Warfare 3 Reboot i Black Ops 6. Według mnie wszystkie części, każda gra powinna być osobno. Ale dobrze, moi drodzy, mamy tak, osiągnięcia za kampanię, kampanię to można zrobić w każdej chwili i dobra. Moi drodzy, przechodzimy do rzeczy, które... No powiem tak, jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, to myślę, nie, pojebało ich. A więc mamy tak, po pierwsze z trybu wieloosobowego, tylko i wyłącznie, mamy tak, powrót króla. Osiągnij prestiż pierwszy, no już jest ktoś, kto to zrobił, wbił. Mamy tak, zdobądź odznakę mistrzostwa dla dowolnej broni. No to jest kurwa świetnie, zajebiście. Na pewno, jeżeli będę chciał zrobić to osiągnięcie, a będę chciał, no to będę musiał to zrobić. Kamuflaże są wieczne, czyli odblokuj dowolny kamuflaż diament lub opal, czyli albo tryb zombie, albo tryb wieloosobowy.
Polecam strzelby, gdyż na premierę będzie ich tylko dwa. Będą dwie strzelby i chyba na strzelbach będę to robił najpierw. Dalej mamy takie, mamy dokładnie dwa osiągnięcia, które wymagają po prostu samego grania i czasu. I dalej jest osiągnięcie, kurwa, które, moi drodzy, polega na szczęściu, czyli godzina szczytu. Dokonaj podwójnego zabójstwa za pomocą RCXD w trybie wieloosobowym. O kurwa mać. Podwójne zabójstwo RCXD, kurwa, to będzie ciężkie. Ale spokojnie, jest jeszcze drugie osiągnięcie, które uważam za gorsze, czyli zdrada. Zabij wroga od tyłu, mając aktywnego, uśpionego agenta. A więc, moi drodzy, uśpiony agent to jest coś w rodzaju ulepszenia polowego. I kurwa, zabij wroga od tyłu. To, jak rozumiem, nie chodzi o to, żeby zabić przeciwnika, mając, strzelając do niego od tyłu, tylko po prostu zrobić na nim wykończenie. O kurwa, to będzie ciężkie. No powiem wam, o ja pierdolę, to będzie ciężkie. Dalej mamy kolejne dwa, czyli osiągnięcia, zniszcz 50 powietrznych nagród za serię punktów za pomocą wyrzutni, no to no, tak naprawdę to samo się robi. I stylowe zabójstwo, czyli dokonaj 75 eliminacji, mając aktywny atut specjalności bojowej w trybie wieloosobowym. No to akurat to też samo będzie robił. Z kolei te zdrada i godzina szczytu to są takie osiągnięcia, które już wiem, że ja pierdolę, sprawią mi w chuj trudności. Osiągnięcie prestiżu pierwszego to będzie dla mnie pestka, czyli po prostu granie, a zdobycie mistrzostwa i kamuflaż to jest takie w stylu nie chcę, ale muszę. Znaczy się nie muszę, no ale hej, jestem, jeśli chodzi o Call of Duty, no to tu są naprawdę takie osiągnięcia, które da się zrobić. No i zombie chyba ma najmniej osiągnięć. Co jest no dziwne trochę. No, no cóż, tak to się prezentuje. A teraz, moi drodzy, chciałbym wam zaprezentować te być może ten całe skiny na broń, o których była mowa w Sniper Elite Resistance, w tym materiale, co wam pokazywałem. Być może to o to chodzi. Przechodzimy do sekcji uzbrojenia. I tutaj edytu. Moi drodzy, być może chodzi o to, że te całe skórki to będzie ten cały tak zwany kamuflaż tutaj. Może o to chodzi. Tutaj, jak widzicie, Lee Enfield Mark III zawinięty w materiał maskujący. Tutaj Mosin Nagant też owinięty czymś w rodzaju kamuflażu, tak? Springfield tutaj pomalowany na barwy, że tak nazwijmy to, pustynne. M1917 Enfield też został pomalowany i owinięty takim materiałem i roślinnością. KAR-98K też. Może o to chodzi. Tak samo Garand, materiał maskujący, też został pomalowany. SWT-40 też został pomalowany. Jak on się znalazł w Afryce? Dobre, kurwa, pytanie. Tak, może o to chodzi. A może chodzi jeszcze na przykład o to. Czyli w Sniper Elite 4, Italia, również mamy tutaj takie malowania na broń, tak bym to określił, gdyż przepraszam bardzo, ale nienawidzę używania słowa skin. Jakoś no denerwuje mnie to. Moi drodzy, mamy tutaj skórki, tak, tudzież skin, tutaj na karabinie M1903A4 Springfield. A więc mamy tak, kamuflaż zimowy. Jak widzicie, broń jest pomalowana na biało. Kamuflaż miejski, czyli owinięta szmatami. Kamuflażowa nocny wojownik. Broń jest pomalowana na czarno i owinięta czarnym materiałem, płótnem takim. I kamuflująca również jest broń pomalowana na odcienie zieleni i owinięta materiałem maskującym, w których są powtykane te wszystkie
liście, trawy i tak dalej. No i oczywiście też mistrzowska, czyli za opanowanie, no ale to pewnie będzie w samej grze już, nie? Czy tak będzie? Nie wiem. To się tak naprawdę dopiero zobaczy. Moi drodzy, karabin, który żeśmy widzieli, proszę bardzo, to jest... chociaż nie, wiecie co, to może wam pokażę na przykładzie Sniper Elite 5 France. Dobrze, moi drodzy, oczywiście postaci. Głównym bohaterem jest Harry Hawker. Gdzie to będzie? O, to będzie nasz protagonista w grze Sniper Elite Resistance. Tutaj wygląda zdecydowanie lepiej w piątce niż w Resistance, no ale to może tylko mi się tak wydaje, ale nie tylko mi, bo nawet na angielskich stronach związanych ze Sniper Elite i na Discordzie Brutal Barracuda też są ludzie, którzy uważają, że Harry Hawker z Resistance wygląda gorzej niż w piątce. Moi drodzy, karabin, który żeśmy widzieli, o proszę bardzo, to jest ten. Obejrzyj bro, o właśnie. Moi drodzy, to jest Lee Enfield, proszę bardzo, ten konkretny model pojawił się właśnie chociażby w czwórce. Sniper Elite 4, w trójce skoliśmy, mieliśmy też karabin Lee Enfield, ale jest to Mark 3. I ma, no i powrócił w piątce, tak, jak właśnie wam prezentuję, no i w Resistance też będzie na premierę. W piątce, jak widzicie, jest tutaj DLC, czyli broń pojawiła się, ale w opcji dodatku. Jako dodatek, on chyba był nawet samodzielnie dostępny. Tak, spadochronowa elita. Pobierz pakiet skórek spadochronowa elita, by uzyskać dostęp do karabinu Lino 4 oraz skórki pułk spadochronowy dla Karla. Tutaj pokazuję, że mam dostępny, nie chcę tego. Już to masz, wygląda na to, że już to masz. No kurwa, dziękuję, mam wszystko, co jest związane ze Sniper Elite, jeśli w grach. Dziękuję, gro, że mi o tym przypomniałaś. To był który? O, to był pułk spadochronowy? Tak, to chyba był pułk spadochronowy. Dla Karla, gdzie otrzymaliśmy właśnie tenże oto strój. A także beret spadochroniarza i hełm spadochroniarza. No i właśnie ten konkretny karabin, czyli Lee Number 4. Zobaczymy, jak to będzie wyglądała ta cała modyfikacja karabinu, gdyż nie ukrywam, lubię sobie się tym pobawić w grach. Być może będzie zrobione tak jak tutaj, czyli będziemy mogli sobie powymieniać lufy, nałożyć jakieś tam tłumiki, hamulce wylotowe, czy nawet bagnet, jak nam się zachce, jak chociażby hej, mogę założyć bagnet na Lee Enfieldzie, może mogę mieć karabin z lunetą, idź gać ludzi bagnetami. O, tak, bagnet. No, to jest bagnet, to jest fajna rzecz, taki fajny przedmiot kolekcjonerski, zbiera. Ludzie, którzy lubią zbierać różne przedmioty, na przykład bagnety, wiedzą, o co chodzi. Ale nie, dobra, wróć. Tak, czy na przykład, nie wiem, magazynki różnego rodzaju, jakieś tam wszelkiej maści przedmioty na kolbie, jakieś poduszki, chwyty, niechwyty i tak dalej. Albo też może chodzi o przedmioty ozdobne, czyli właśnie takie taśmy. Nie wiem, czy to chyba lepiej będzie pokazać, gdzie to jest. A, no i moi drodzy, ten oto karabin, czyli karabiner 98. Ma być, to czyli tak, ta broń
Mamy na nią chyba ma pojawić się w edycji Deluxe bodajże. Nie rozumiem dlaczego. Znaczy, przepraszam, nie w edycji Deluxe, ale też w standardowej edycji, tam chyba jeden skin bodajże. Dlaczego? Nie wiem, moi drodzy, ale może też chodzić o to, może to był właśnie ten skin na broń, czyli taki specjalny element ozdobny. No nie wiem, no ale na pewno w edycji Deluxe ma pojawić się, moi drodzy, ten pistolet. Czyli M1911. Tutaj, zanim zapytacie, dlaczego on ma tłumik, moi drodzy, fabrycznie tak on wygląda. No, że pierwsza rzecz to jest no tłumik, tak? Inaczej to jest broń po prostu mam spersonalizowaną. No ale, moi drodzy, no tak, M1911 ma być dostępny w wersji Deluxe. I kto wie, może nawet będzie dostępny do kupienia osobno, no ale to się, cóż, zobaczy. Tak więc, tak, Colt 45 M1911 A1 w Sniper Elite Resistance też się ma pojawić. No zobaczymy, jak to będzie. Gdyż, biorąc pod uwagę to, co mamy w piątce, no to uważam, że naprawdę jest szansa się tutaj popisać. Są to rzeczy takie, które no może nie tyle co lubię, no ale zawsze to jest coś. Może, no kto wie, może też takie właśnie kamuflaże się pojawią. O, na przykład ten jest mój ulubiony. Łamacz serc. Złam serce swoim wrogom unikatowym, walentynkowym elementem ozdobnym. Tak, taki piękny kamuflaż, myślę, że jak najbardziej nadaje się na wojnę dla tegoż pistoletu. Dobra, dość tego, przejdźmy do kolejnych rzeczy. No i dobrze, moi drodzy, wracamy do początkowego ustawienia filmu. Więc cóż, Sniper Elite Resistance za naprawdę niedługo, za nieco ponad 3 miesiące. Ile to jest? Pół roku od czasu, kiedy został opublikowany materiał zwiastun, zapowiedź tejże gry, tak więc jest srogo. Black Ops 6, z którego tak jak też wam materiał zrobiłem je w tymże materiale. Tak, czyli tam osiągnięcia i takie, może trochę szczęścia będę potrzebował przy tym przerobieniu, zdobywaniu tych osiągnięć. I moi drodzy, też a propos Black Ops 6, które też już mówiłem, że nagram podręcznik broni. Nie podręcznik broni, tylko przegląd uzbrojenia. Zaczyna mi się to powoli to mylić, ale wiecie, o co chodzi. Moi drodzy, skoro mowa o i Black Opsie 6 i Sniper Elite Resistance, moi drodzy, zamierzam wprowadzić taką zasadę, nie wiem, nazwijmy to na razie roboczą zasadą, że w momencie jak będzie jak premiera jakiegoś tytułu, który będzie mnie na przykład, nie wiem, interesował, no to tak, nie wiem, Call of Duty albo Battlefield, nie wiem, Sniper Elite albo Assassin's Creed, czy nie wiem, czegokolwiek. I na przykład jakiejś tam zawartości popremierowej nie będzie. Typu, nie wiem, nowa fabuła w Assassin's Creedzie, tak? No to taki przegląd uzbrojenia chciałbym nagrać. Chciałbym nagrać przede wszystkim, jeśli chodzi o Call of Duty i Battlefielda, takie rzeczy bym nagrywał. No i to byłoby to na premierę albo krótko po premierze. I drugi taki materiał, taki przegląd uzbrojenia, ale już po zakończeniu wsparcia. Tak jak chociażby nagrałem ostatnio z Modern Warfare 3 Reboot, gdzie pokazałem wam tam praktycznie wszystko. No tego jest dużo, jest tego sporo, nie da się ukryć. No i coś takiego na pewno bym chciał wprowadzić w przyszłości. A z racji tego, że trochę też tytułów mam, chociażby Far Cry'e. Co ja tam jeszcze mam? Far Cry, Wolfenstein to może nie.
bo w Wolfensteinach to będzie ciężko. Ale na przykład takie Medal of Honor, Airborne, czy myślę, że takie przegląd uzbrojenia jak najbardziej by się pasował. Też bym chciał coś takiego częściej nagrywać. No i też podręczniki broni na pewno już, przynajmniej może nie tyle co w najbliższym czasie, ale no też bym chciał nagrać. A propos podręcznika broni, najbliższy jest będzie 1 listopada tego roku o godzinie 17:00, będzie to premiera MP44. Materiał trwa około godziny i 12 minut, ale serdecznie do niego zapraszam do oglądania. A teraz, moi drodzy, mi się przypomniała, zajrzę sobie do zakładki sklepu i spróbuję i wyszukam tak. Sniper. Jest, moi drodzy, Sniper Elite Resistance. Uwaga. Moi drodzy, jest tak. Sniper Elite Resistance. Dobra, to jest ciekawe. Moi drodzy, Sniper Elite Resistance mam tak. Zamów przed sprzedaży 31. No to... Wiecie co? Sprawdzimy sobie. To jest październik, listopad, grudzień. Moi drodzy, 30 stycznia to jest czwartek. Z reguły premiery gier odbywają się albo we wtorki, albo w piątki. Ale czwartek? To premiery zdarzają się naprawdę rzadko, ewentualnie takich mniejszych tytułów, które... Nie wiem, okej, Sniper Elite Resistance to jest... Taki samodzielny dodatek do Sniper Elite 5. Ale 30 stycznia, to w końcu 30 czy 31 stycznia? Nie wiem, ale dobra, moi drodzy, nieważne. Cena. Cena Sniper Elite Resistance podstawowego to jest 277,50 zł. Czy to jest dużo? To jest mało. Wbrew na obecne standardy, to jest mało. Z kolei za 415 zł bez grosza otrzymujemy edycję Deluxe Sniper Elite Resistance. Dla porównania, Black Ops 6 w wersji pudełkowej kosztuje 320 zł. W wersji podstawowej. Wersja cyfrowa kosztuje 360 zł, a ta cała edycja Deluxe, nazwijmy to, kosztuje 480 zł. Więc tutaj mamy grę, która z zawartością popremierową kosztuje 415 zł, ale podstawowa wersja to jest 277 zł i 50 groszy. To jest mało. Ale jeżeli sobie policzymy policzymy od kwoty edycji Deluxe, czyli tych 415 zł, odejmiemy 277,49. Kalkulator na szybko, poproszę. A więc mamy tak. Edycja, moi drodzy, Deluxe to ma jest 415 odjąć, moi drodzy, 277,50, to jest, moi drodzy, uwaga, różnica 137,50 zł. Czyli
Podstawowa wersja gry kosztuje 277,50, ale wersja z edycji Deluxe wlicza w to przepustkę sezonową, która kosztuje 137,50 zł. A przepustka sezonowa jest, jeśli chodzi o Sniper Elite, jest na rok. Czyli to nie jest jak z Call of Duty, gdzie średnio co 2 miesiące wychodzi sezon i za ten sezon tak naprawdę płacimy 84 zł. Średnio mówię. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra cena. No ale moi drodzy, przejdźmy sobie do tego, co tutaj będzie. A więc mamy tak. Zamów już teraz przed sprzedaży edycję Deluxe Sniper Elite Resistance, a otrzymasz 2 dni wczesnego dostępu, jedną skórkę broni, karabin Karabiner 98, pistolet M1911. I co ważne, przepustka sezonowa zawiera 3 misje kampanii, 3 pakiety broni, 3 pakiety skórek broni, 1 pakiet skórek postaci, misję kampanii Zellfirer. Zawartość przepustki sezonowej będzie dostępna w grze po jej premierze. No to tak. I moi drodzy, co? O, to jest rzecz, którą też warto wiedzieć. Autentyczne bronie z czasów II wojny światowej oraz możliwość ich modyfikacji. To ja naprawdę lubię popsuć broń. Ja, jeśli chodzi o serię Call of Duty, czy nie wiem, czy cokolwiek innego, wszędzie, gdzie się pojawia możliwość zmodyfikowania swojej broni, ja uwielbiam psuć broń. Uwielbiam to. Ja uwielbiam tworzyć takie potwory w tych, nie wiem, widzieliście kiedyś pistolet maszynowy Thompson? Nie wiem, chociażby na oczy albo w jakimś filmie, no to, albo MP... Inaczej, czy widzieliście karabin AK? Pewnie większość z Was widziała, nawet osoby totalnie niezainteresowane tematem, ale przed głową widzicie, jak wygląda automat Kałasznikowa. Widzicie, jak on wygląda. No to sobie wyobraźcie, że ja potrafię go zepsuć tak bardzo, że Kałasznikowa w ogóle kurwa nie przypomina, ale mam z tego masę radości. Dostępny arsenał zaoferuje powrót ulubionych broni miłośników serii, a także mnóstwa nowego oręża używanego podczas tego największego konfliktu w dziejach. Wybranie odpowiedniego sprzętu będzie kluczowe, by pokrzyżować nikczemne plany Rzeszy. Zmodyfikuj swoje uzbrojenie, by odpowiadało twojemu stylowi. Poszukaj warsztatów porozrzucanych po całej kampanii, by dopasować i ulepszać swoje karabiny, broń dodatkową oraz pistolety za pomocą nowych lunet, kolb, luf, magazynków i nie tylko. Pamiętaj także o odpowiedniej amunicji. Czasami zechcesz przebić pancerz, a innym razem wyeliminować nieprzyjaciele bez jego zabijania. I mamy tutaj informację o nowych misjach, które się pojawią, czyli są misje propagandowe. Ruch oporu to ty. Znajdź wyjątkowe plakaty propagandowe podczas kampanii głównej i wciel się w bojownika francuskiego ruchu oporu w zupełnie nowych zadaniach. W ich trakcie musisz się skradać, strzelać z ukrycia i eliminować przeciwników, by realizować cele czasowe i pomóc przerwać nazistowską okupację. Cele czasowe to jest coś, co gracze... Nie, inaczej. Cele czasowe to jest coś, czego gracze nienawidzą. I o ile są rzeczy, które są ok, są, jeżeli są dobrze zrobione, to jest spoko, ale ogólnie misje czasowe w jakiejkolwiek grze, w jakimkolwiek gatunku, to jest coś, czego my jako gracze totalnie nienawidzimy. My tego gówna nie chcemy w ogóle widzieć. To jest, jakby to powiedzieć, misje czasowe to jest jak coś w rodzaju misji eskortowych. Raz na jakiś czas się zdarzą i są fajne, ale jeżeli widzimy to w zbyt wielu grach i zbyt często, to nas to wkurwia. I raz na jakiś czas może być. No ale no to jest albo czasowa, albo...
Jeżeli coś jest na czas, to nie jest dobrze. No, i w grach to nie jest coś dobrego. No ale na przykład, nie wiem, jeżeli mamy się bronić, powiedzmy, nie wiem, tam 15 albo 20 minut, to się wydaje mało, ale w momencie rozegrajcie sobie, kurwa, taką misję i do końca licznika, do czasu zostaje 3-4 minuty, to te 3-4 minuty naprawdę się, kurwa, dłużą. Więc jest sporo. Rzecz. A więc mamy tak. Co ten pakiet zawiera? Ten pakiet zawiera oczywiście grę. Cel, Führer, światła, kamera, uwaga. Alianci gromadzą liczne siły w całej Europie, a ich działania nabierają tempa. Chwytający się brzytwy Adolf Hitler, przywódca III Rzeszy, chce pozyskać przychylność Francuzów, dlatego wyrusza do studia filmowego Ville du Lac. Nie wiem, czy to się tak czyta. By nakręcić cykl filmów krótkometrażowych. SOE oraz Ruch Oporu chcą zadbać o to, by krótkie były nie tylko filmy, ale też żywot tego dyktatora. Przeniknij do studia, znajdź Hitlera i zakończ wojnę już dziś. Czuję się, jakbym grał w Sniper Elite niezależnie od V2. V2 zabij Hitlera, Sniper Elite 3 zabij Hitlera. Sniper Elite 4, zabij Hitlera. Sniper Elite 5, zabij Hitlera. Sniper Elite Resistance, zabij Hitlera. Dalej, przepustka sezonowa. Przepustka sezonowa. Kontynuuj walkę, sięgając po przepustkę sezonową. Wróć do akcji w nowej, obszernej kampanii obejmującej 3 misje. Wybierz oręż spośród ulepszonego arsenału autentycznych broni z II wojny światowej i dostosuj wygląd swojego operatora dzięki nowym skórkom postaci i broni. Operatora. Postaci, kurwa. Postać operatora, kurwa. Operator. Teraz nie ma już postaci. Nie ma, nie istnieje ktoś taki jak postać, bohater. Dostosuj wygląd głównego bohatera. Teraz jest operator, kurwa. Operator, moi drodzy. Teraz są tylko i wyłącznie operatorzy. Teraz nie ma głównych bohaterów w grach. Nie ma postaci w grach. Teraz są operatorzy. Tak więc, no, każdy w każdej grze teraz modyfikujecie wygląd swojego operatora. Przepustka sezonowa zawiera, a to już mówiłem, czyli pakiety, 3 pakiety broni, kampanii, skórek, broni i tak dalej, dobra, to już mówiłem. Dalej tam jeszcze widziałem, tak, M pistolet M1911, znany z potężnych pocisków 45 ACP oraz niezawodności. I jeszcze jest tu karabiner 98, niemiecka przestronna broń główna. No, powiem tak. Czekam na Sniper Elite i wiecie co? Zamów przed. Zamówiłem, ale powiem tak. Powiem tak, ja nie wiem, kiedy do tej gry zasiądę, bo jak widzieliście przez te niecałe 5 sekund, czy nawet 6. Lista gier do przejścia, czyli nie to, że odpalić, zagrać i odpalić następną, nie, to jest faktycznie do przejścia, czyli do przejścia cała fabuła. To do przejścia jest cała fabuła. Tam, moi drodzy, są takie, kurwa, długie gry. Tam nie ma gier krótkich, moi drodzy. Tam jest chociażby Mass Effect trylogia, czyli jedynka, dwójka i trójka. Każda, z tego co pamiętam, chyba bodajże jedynka, wątek główny w pierwszym Mass Effect'cie jest na jakieś 18 godzin. Plus te wszystkie dodatki, to wydłuża czas chyba do około 50 czy 60 godzin. To jest tylko Mass Effect 1. Potem, a jest jeszcze 2 i 3. Tam gdzieś w międzyczasie jest też Mass Effect Andromeda. Wszystkie części Halo. Far Cry, które też są dość długie. Ghost Recon Breakpoint, to jest, kurwa, o. No powiem tak, jeżeli będę chciał robić gry na 100% i robić z nich podręczniki, o kurwa. No, podręczniki broni, moi drodzy, o!
To ja już musiałbym pracować nad 5 kolejnymi. Moi drodzy, to żeby wyrobić się do... Nie ma szans, żebym się kurwa wyrobił. No ale mniejsza z tym. Ale moi drodzy, jeżeli bym chciał robić podręczniki broni i skupiać się tylko na tym, to musiałbym produkować chyba, nie wiem, 3 podręczniki na tydzień. Bo tego jest od cholery. No a jeszcze, hej, recenzje książek też się kuźwa same nie zrobią, tak? Więc na razie jeden podręcznik broni na miesiąc myślę, że jest jak najbardziej ok, a potem co będzie, to będzie. No cóż, jestem ciekawy, naprawdę, jestem ciekawy i podekscytowany tym, że Sniper Elite, kolejna odsłona wychodzi nawet tak szybko. Czekam. Początkowo spodziewałem się, że będzie w okolicach marzec, kwiecień, maj, jakoś tak. A tu nagle, bach, koniec stycznia, Sniper Elite Resistance. Ja czekam niezmiernie i będzie to jedna z moich gier w 2025 roku, które na pewno będę chciał robić na 100%. No, moi drodzy, tak więc, tak się to prezentuje. Ile ten materiał ma? Kurwa mać, prawie godziny! Ale to dobrze, trochę rzeczy, informacji jest. Tak czy siak, dziękuję serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się, pa pa!